Witajcie w Wojskowych Newsach. Zaczynamy od głównej informacji tego tygodnia, która już od kilku dni krąży po całym świecie. Zamówiliśmy ponad tysiąc borsuków. W Hucie Stalowa Wola. A także około 300 pojazdów specjalistycznych, które będą bazować na Uniwersalnej Platformie Gąsienicowej. Mają to być m.in. transportery rozpoznawcze, wozy dowodzenia czy wozy ewakuacji medycznej. Przypominam, że to umowa ramowa, a nie konkretne zamówienie, a to oznacza, że kontrakty zamówieniowe mogą być mniejsze, ale także większe. Nie ma także podanych konkretnych dat, ale zakładam, że bazujemy na planie modernizacji technicznej wojska polskiego, czyli do 2035 roku. Wiecie co? Oczywiście brzmi to wszystko pięknie, ale jak dla mnie ten program, choć bardzo potrzebny, to nie uda się zrealizować w tych ramach czasowych. Pierwsze zamówienia miałyby być zrealizowane już w latach 2024-2025. Przede wszystkim wąskim gardłem są tu moce produkcyjne, których na razie jest za mało, a ich zwiększenie wymaga czasu. Pamiętajcie, że nie wszystkie części produkujemy w Polsce, a więc jesteśmy zależni także od międzynarodowych dostawców. Poza tym wieże ZSSW-30 będą produkowane nie tylko dla bursuków, ale także dla rosomaków i nowych ciężkich BWP. Zresztą, patrząc na rozwój pojazdów specjalistycznych z rodziny Rosomak, to jestem sceptyczny do powstania takich wersji na bazie UMPG. Ale dobra, dobra, nie chcę wyjść na mal kontenta, dlatego trzymam kciuki i będziemy obserwować rozwój programu. Kolejna, pozytywna wiadomość z Niemiec. Tamtejszy minister obrony, Boris Pistorius, zadeklarował, że Niemcy zwiększą swoje dostawy czołgów Leopard 2A6 o dodatkowe 4 sztuki. A zatem łączna ilość przekazanych czołgów ma wynieść 18 egzemplarzy. Obecnie trwają szkolenia ukraińskich żołnierzy na Leopardach w Centrum Szkolenia Bundeswehry w Nadrenii Północnej Westfalii. Pierwsze czołgi mają trafić na Ukrainę już w tym miesiącu. To dobra wiadomość, bo rosyjska ofensywa posuwa się bardzo powoli, a to oznacza, że Ukraińcy zdążą wprowadzić do linii chociaż część zachodniego uzbrojenia. To, co najbardziej wyróżnia Leoparda 2A6 w stosunku do posiadanych m.in. przez Polskę Leopardów 2A5 jest wydłużona lufa z 44 do 55 kalibrów. Dzięki tej zmianie leopard może razić przeciwnika z większej odległości. A także w przypadku strzelania z takiego samego dystansu, dysponuje lepszymi parametrami. Wiemy, gdzie powstanie co najmniej 500 polskich K2. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu, bo o nich mowa, mają stać się polskim sercem eksploatacji czołgów K2 Czarna Pantera. Tak zapowiedział prezes PGZ Sebastian Chwałek. To właśnie w Poznaniu mają powstać spolonizowane wersje K2, a także wozy towarzyszące oparte o tę samą platformę czołgu. Co więcej, tam też mają być serwisowane. WZM w Poznaniu działają od 1945 roku. Ich głównym zadaniem jest przede wszystkim naprawa i modernizacja sprzętu pancernego, gąsienicowego i kołowego. A od 2019 roku działa tu Centrum Serwisowo-Logistyczne Czołgów Leopard 2. I jak tam Poznań? Cieszycie się? Swoją drogą, gdzie powstaną kolejne egzemplarze K2 w Polsce? Zapraszam do dzielenia się swoimi przewidywaniami w komentarzach. Samolot wyceniany na 330 milionów euro poważnie uszkodzony. Rosyjski samolot wczesnego ostrzegania A50 został uszkodzony w wyniku ataku prawdopodobnie białoruskich sabotażystów. Użyli oni dronów, które zamontowały ładunki wybuchowe, m.in. na antenie radarowej. Film z tego wydarzenia właśnie widzicie. Jeden z najważniejszych samolotów jest niestrzeżony i zostawiony bez opieki, jak i całe lotnisko. Przyznam szczerze, wiedząc, że Ukraińcy potrafią atakować cele w głębi Rosji, takie zachowanie jest dla mnie abstrakcyjne. Jeśli natomiast faktycznie zrobili to białoruscy dywersanci, to tym lepiej. Pokazuje to, że sama Białoruś zaczyna się budzić. Miejsca wybuchu widzicie teraz na zdjęciu satelitarnym, dlatego jakość nie jest może najlepsza, ale widać dość wyraźnie dwa miejsca wybuchu. Najważniejsze w tym przypadku to uszkodzony radar. Podano również, że kilka dni później uszkodzony samolot odleciał w głąb Rosji. Z jednej strony może to świadczyć, że uszkodzenia nie są ogromne, ale z drugiej, kluczowym elementem tej maszyny jest radar. Jeśli więc on został wyłączony z gry, to tak naprawdę cała maszyna straciła swoją wartość bojową. A była ona niemała, ponieważ miała ona stale monitorować północną krainę i ruchy jej obrony przeciwlotniczej. Niefrasobliwość Rosjan wprowadza mnie w stan osłupienia. Nic dziwnego, że nie potrafią zdobyć przewagi na froncie. Na całe nasze szczęście. Niemcy blokują sprzedaż uzbrojenia przez Brazylię. To już drugi pozytywny news o RFN w kontekście konfliktu na Ukrainie w jednym odcinku wojskowych newsów. Nie wiem jak wy, ale ja jestem pod wrażeniem. Niemcy zablokowały sprzedaż pojazdów opancerzonych Guarani 6x6, które Brazylia chciała sprzedać Filipinom. Miały do nich trafić 28 egzemplarzy. Cała sytuacja jest także problematyczna dla Argentyny, która chciała włączyć się w produkcję tego pojazdu i wcielić go do swoich sił zbrojnych. Dlaczego Niemcy to robią? Podobno chcą wywrzeć presję na Brazylię i skłonić ją do sprzedaży amunicji do Gepardów i Leopardów 1. Największym problemem jest amunicja do czołgów, ponieważ w kwestii Gepardów sytuacja unormuje się już za kilka miesięcy. Rozpoczęcie produkcji amunicji do Leopardów 1 jest bardziej skomplikowane. Dlatego tu rola Brazylii, która użytkuje ten rodzaj czołgów, jest tak ważna. W każdym razie cieszę się, że Niemcy zaczynają zachowywać się tak, jak powinny jest pierwsza umowa offsetowa w ramach programu Wisła. Wojskowy Zakład Uzbrojenia otrzymał pierwsze zamówienie od Lockheed Martin. Dotyczy ono sterowników ogrzewania i mają być zamontowane m.in. w polskich systemach Patriot. Zamówienie jest niemalże symboliczne, bo jest ono warte 1,5 miliona dolarów. Przypomnę tylko, że w momencie podpisywania umowy prawie 5 lat temu na pierwszą fazę Wisły kosztowała ona prawie 5 miliardów dolarów. Natomiast mam świadomość, że Amerykanie mają bardzo wysokie wymagania produkcyjne, przez co nasze zakłady mogą dopiero dochodzić do tych standardów. Zatem przekazuję informację, ale przyznam szczerze, że na razie trochę śmiechłem, jeśli tak ma wyglądać ten offset. Niemniej mam nadzieję, że to dopiero początek zamówień. Na koniec smutna wiadomość dla fanów F18 Super Hornet. Jak poinformował ich producent firma Boeing, planuje ona zakończyć ich produkcję prawdopodobnie w 2025 roku. Być może linia produkcyjna przetrwa kolejne dwa lata, jeśli uda się wygrać przetarg dla zagranicznego odbiorcy. Prawdopodobnie chodzi tu o Indie. Niemniej, tak czy owak, pozostało tylko kilka lat produkcji tej wielozadaniowej maszyny bazowania pokładowego. Mimo zakończenia produkcji F-18 będą miały wsparcie producenta do połowy przyszłej dekady, a te, które już latają, mają otrzymać pakiet modernizacyjny Blok 3. Super Hornet był produkowany od 1997 roku, a do służby weszły w 1999 roku. Kres jego ery jest spowodowany głównie wprowadzeniem do służby F-35 w wersji C. Warto tu wspomnieć, że Super Hornet był ostatnio gwiazdą filmu Top Gun Maverick. No ale niestety nie pozwoliło mu to przedłużyć linii produkcyjnej. Ale głowa do góry. Ten sam samolot będzie w służbie co najmniej kilkanaście lat. Także z ludzkiego nieba prędko nie zniknie. Tymczasem firma Bank skupi się na produkcji m.in. T7A Red Hawk oraz F15. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Dzięki za poświęcony czas. Zapraszam do subskrybowania kanału oraz do sekcji komentarzy. Miłej niedzieli i do następnego materiału. Hej!